Hej siemaneczko, moi drodzy, dzisiaj przygotowałem coś dla was naprawdę bardzo ekstremalnego, bo Maciuch opowiedział mi, że rzekomo Intrus, który zresztą jest teraz na serwerze, ma jakąś tajną bazę i wpadłem na pomysł, że słuchajcie, no halo, halo, dlaczego miałbym nie zrobić potionków na niewidzialność i dlaczego miałbym po prostu do tej bazy się nie włamać? Tak jak mówię, słuchajcie, jestem sam z Intrusem na serwerze i Maciuch mówił, że gdzieś tutaj pod komisariatem jest rzekomo jego tajna baza i faktycznie, sekunda, o, nawet widać, patrzcie, tam jest jego nick, a wiadomo, no Intrus jako, że ma creative'a, to w sumie faktycznie mógłby sobie zbudować bazę. Dlatego moi drodzy, ja sobie tutaj rzucę, patrzcie, potionka na niewidzialność, już jestem słuchajcie niewidzialny. W zasadzie to mnie nawet nie widzicie, mimo że na mnie teraz patrzycie. I dzisiaj sobie obspektujemy jego właśnie tajną bazę. Spróbujemy ją znaleźć, spróbujemy zobaczyć, co tam się znajduje i mam nadzieję, że Intrus nie przyłapie nas na tym w ogóle. Czekajcie, nie wiem, czy tutaj jest zejście, czy też nie. Nie mam pojęcia, bo teraz znajdujemy się pod komisariatem i tam jest jego nick, czyli będzie się trzeba tak wkopać, żeby on nas po prostu nie zobaczył. Ale ja tylko przypomnę, że moi drodzy, kto jest nowy, niech w tym momencie zasubskrybuje kanał, dlatego że codziennie są tutaj filmy i codziennie są live'y, więc w tym momencie klikaj czerwony guzik i dzwoneczek. Naprawdę, bardzo cię proszę, zaznacz także dzwoneczek, bo to jest super, super ważne. Przypominam też, że mam kanał Abra Games, na który wpadają filmy także z Survivalu. Agentix dołączył. O kurde, musimy teraz, słuchajcie, udawać, że niby nic nie wiemy. Naprawdę musimy udawać, że nic nie wiemy. Dlatego wpadajcie na kanał Abra Games i jeśli chcielibyście być w teamie Abry, czyli teamie Abrowników, to macie pierwszy link opisu, czyli mój sklep. I możecie zakupić m.in. właśnie taką koszulkę Team Abra, czy jakieś inne koszulki w innych kolorach, bądź inne wzory. Pierwszy link opisu, zapraszam tam bardzo serdecznie, to jest po prostu mój sklepik. Agentix wyszedł, chyba się, słuchajcie, przestraszył. Dobra, oglądajcie do samego końca, bo potem, moi drodzy, będziecie musieli mi pomóc, będziecie musieli mi napisać w komentarzach, co powinienem robić dalej, jeżeli okaże się, że, nie wiem, on na przykład, słuchajcie, będzie chciał wszystko nam podpalić albo wszystko wysadzić. Ja cały czas jestem, słuchajcie, niewidzialny. I teraz tak, gdzieś tu, tuż, słuchajcie, jest sufit. Dobra, to wolę sobie zabarykadować i musimy znaleźć jakoś tak przejście, żeby wejść do tej bazy, ale nie przez sufit, bo on nas przecież tutaj zobaczy. Czekajcie, w ogóle, ej, stąd nie widać w ogóle jego tajnej bazy. To jest w ogóle jego tajna baza? Czekajcie, chwila. Ej, faktycznie, słuchajcie, to jest stone brick. Okej, jest stone brick, ja jestem cały czas niewidzialny. Żeby nie było, oczywiście, żeby nie było, że on mnie tutaj widzi. I słuchajcie, musimy się tak wkopać, żeby tak jak mówię, on nas, słuchajcie, nie za... O kurde. Dobra, zabuduję to w ten sposób, mam nadzieję, że się nie ogarnie. Dobra, moi drodzy, musimy się jakoś przez to przekopać. Naprawdę, musimy się jakoś przekopać. Najlepiej by było przekopać się, słuchajcie, do... O, tak jak mówię, tutaj, słuchajcie, dołem. Fajnie by było się właśnie tutaj... On jest tutaj. No jak ja mam tutaj wejść, jak on tutaj jest? Jak ja mam tutaj wejść? No przecież to jest jakaś padaka, słuchajcie, on jest 5 kratek ode mnie. No przecież w ogóle nie ma takiej możliwości. Jak on odejdzie, słuchajcie, na kawałek jakiś, to wtedy dopiero do niego wejdę, bo póki... Czekajcie, można, słuchajcie, spróbować. Można, słuchajcie, spróbować. Nie patrzy, patrzy, nie patrzy. Dobra, słuchajcie, zamurowaliśmy, zamurowaliśmy. Wydaje mi się, że wszystko gra, że nie ma tutaj żadnych błędów. W ogóle to jest tunel. Zacznijmy od tego, że słuchajcie, jesteśmy w środku. To jest faktycznie jakaś tajna baza, ale nie wiem, czy to jest tajne, bo słuchajcie, musimy znaleźć jakieś tutaj wejście, bo jeśli tutaj jest normalnie wejście, no to wtedy nie jest tajne. W każdym razie, możemy udać się tym tunelem. Możemy się udać tym tunelem. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. Wolałbym, słuchajcie, nie sprintować, żeby właśnie nie było takich party kleców spod nóżek. Jak chodzę powoli, to po prostu jest to niewidzialne. Słuchajcie, sprawdźmy sobie, co tutaj jest. Tutaj jest wypłynięcie na górę. Chciałbym, tak jak mówię, sprawdzić, czy to jest w ogóle tajna baza, czy też nie. Czekajcie, bo tu jest jakiś cobblestone, okej. Ej, my jesteśmy w więzieniu! Co jest grane? Ej, my jesteśmy w więzieniu w jakiejś celi. Patrzcie, to jest normalnie nasze więzienie. Ja cię kręcę. Wchodzisz sobie normalnie tutaj. Patrz, tędy sobie wbijasz. I to jest normalnie w celi naszego więzienia. Tutaj. O kurde. Ej, to jest naprawdę, słuchajcie, chyba tajna baza. To jest chyba naprawdę tajna baza, skoro jest ukryta pod więzieniem. Tylko zastanawiam się, słuchajcie, po co jest połączenie więzienia właśnie z tą tajną bazą szeryfa, kiedy on ma creative'a. Przecież on i tak do zwykłego więzienia by nie trafił. To w ogóle nie ma sensu, nie rozumiem tego. Ale okej, śledźmy, słuchajcie, to dalej. Naprawdę, śledźmy to dalej, bo jestem naprawdę bardzo ciekaw, co jeszcze tutaj, słuchajcie, będzie na nas czekało. Patrz, on w ogóle teraz robi sobie jakieś... On w ogóle lata, od tego zaczniemy. W ogóle, o co tutaj chodzi, dlaczego on lata? Ej, rybki sobie zrespił, co jest? Ale dlaczego on ma creative'a? On i tak, słuchajcie, na pewno nas teraz nie widzi, bo nie wydajemy z siebie party kleców, więc w ogóle nie ma opcji. Jak sami widzicie, jesteśmy totalnie niewidzialni, więc spoko. Raczej się nie martwię, że on coś, słuchajcie, o nas wie. Nawet jak go uderzam, to słuchajcie, mu to totalnie nic nie daje. Totalnie. W każdym razie, okej, mamy pierwsze pomyślenie, które jest całkiem duże. Wy niestety tego nie widzicie, ale ja widzę, że jest na wysokości, słuchajcie, 40 kratek od bedroka. Czyli mniej więcej około 20-27 kratek pod ziemią. Czyli nawet nieźle. Teraz tak, ma, słuchajcie, tutaj sobie enchanting table zrobione. Niestety nie mam czego zenchantować, żeby wam pokazać.
pokazać, na który level jest to enchanting, ale wydaje mi się, że to jest normalnie na 30, bo tutaj mam dużo całkiem tych bookshelfów. Więc tak, to jest, słuchajcie, chyba enchanting na 30 level. Chciałbym tylko, słuchajcie, rozkopać. Okej, tutaj nic nie ma. Tak, wolałem sprawdzić, czy tutaj za ścianą, słuchajcie, nic nie ma. I za każdą ze ścian będę chciał coś obczaić. Czy tutaj, słuchajcie, coś się nie kryje? Nie, tutaj się nie kryje. Będę musiał, słuchajcie, jeszcze sprawdzić tutaj. Tylko, że on tutaj grasuje, więc wolę, słuchajcie, znaleźć taki moment, kiedy on nie będzie patrzył i musimy naprawdę wszystko sprawdzić. Dobra, czekajcie teraz na przykład. Okej, tutaj nic nie ma. Nie patrzy, dobra, nie patrzy. Czyli tak, na naszych oczach, słuchajcie, zrobił w ogóle sobie akwarium. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że... No dobra, chciałem już powiedzieć, że on nie robi nic złego, ale on lata, on ma creative'a. Ale tak w zasadzie, to akwarium, no nie jest szkodliwe, no nie zrobiło nam nic złego. Nie wiem, co tutaj z kolei będzie, ale to... Okej, dobra, to już jest szkodliwe, to jest szkodliwe. Jakby on tutaj postawił TNT i lawa by podpaliła to TNT, to nie byłoby przyjemnie, umówmy się, nie byłoby przyjemnie. Czekajcie, bo zaraz w ogóle minie mi, słuchajcie, podka na niewidzialność, więc ja wolę sobie rzucić kolejną. Mamy kolejne, słuchajcie, 7 minut podki. Mam nadzieję, że on tego nie usłyszał, ale raczej nie, bo on cały czas robi tutaj lawę. Okej, przejdźmy się, słuchajcie, dalej, bo Maciuch podobno był gdzieś tam jakiś... No w sumie on mówił, że jest basen, faktycznie to trochę wygląda jak basen. Dobra, idźmy w tę stronę, słuchajcie, tu jest jakiś magazyn. Jakieś skrzyneczki, ale wydaje mi się, że słuchajcie, to jest puste. W ogóle muszę uważać tak, że... Aha, on nawet nie ogarnia, słuchajcie, że tych skrzynek nie da się otworzyć. W każdym razie, wydaje mi się, że... O, nie jest pusty, patrzcie, jest normalnie cobblestone. Ej, to sprawdźmy jednak wszystkie skrzynki. Już nie chciałem, słuchajcie, wszystkich... Tutaj też są jakieś rzeczy. Nie chciałem, słuchajcie, sprawdzać, ale patrzcie, on tutaj gromadzi jakieś rzeczy. Tylko mam nadzieję, że, słuchajcie, on nie słyszy tego. Ale wydaje mi się, że raczej nie słyszy. Tak czy inaczej, tutaj, słuchajcie, w tym magazynie raczej za dużo się nie znajduje rzeczy. Może, słuchajcie, jeszcze otwórzmy te skrzyneczki. Warto by było, słuchajcie, to sobie sprawdzić, bo może on specjalnie zakoblował właśnie te skrzynki, żeby nie dało się, słuchajcie, ich otworzyć. Żeby ktoś pomyślał tak jak ja, że w nich nic nie ma. Ale słuchajcie, w nich chyba naprawdę nic nie ma. Dobra, to wiecie co? Poprawię. Na wszelki wypadek, słuchajcie, wolę tutaj poprawić, żeby nie było przypału, że tutaj jakieś są zmiany, żeby on, słuchajcie, nie wiedział, że w ogóle ktoś tutaj był. Bo z tego co wiem, on nawet chyba Maciocha tutaj zaprosił. Tylko że Macioch nie był tutaj wszędzie, po całej bazie nie łaził jego, tylko był tutaj w jednym jakimś tam malutkim fragmencie, bo tylko tam wpuścił go intruz, inaczej by go pewnie zbanował, bo za wejście do tej bazy on naprawdę by mi dał bana od... Serio, on by mi dał totalnie bana. Patrzcie, tutaj normalnie, słuchajcie, leży łóżko. Okej, okay, słuchajcie, tutaj łóżka. Zrobił on sobie akwarium z lawy. To nie ma, słuchajcie, sensu. Czekajcie, a jak rozwalę jedną kratkę, to chyba się nic nie stanie, nie? Chyba się nic... Okej! Okej! Uderzył mnie, ale on chyba nie wie, że tutaj jestem, słuchajcie. On sam sobie rozwalił! Lawę sobie wylewa! Co jest grane? Ale on nie wie, że tutaj jestem. Przecież, słuchajcie, jestem cały czas niewidzialny. Spokojnie. Ale on sobie sam wylał lawę, lol! Co za gość. Czekajcie, możemy go potrolować. Ej, on nie wie w ogóle, co się dzieje, słuchajcie, on nie wie, co się dzieje. Dobra, ja na razie odejdę, słuchajcie, i będę szedł tam dalej. Czekajcie, otwieram drzwi. Pokażę mu, że tutaj otwieram drzwi, ale on chyba, słuchajcie, tego nie... Okej, ogarnął, słuchajcie, ogarnął chyba. Słuchajcie, chyba ogarnął. O kurwa, coś tu się dzieje, o kurde. Rozumiecie, to jaka faza? Ej, słuchajcie, jest naprawdę grubo, jest naprawdę grubo. Ja, słuchajcie, nie będę mu się tutaj pokazywał. Nie wiem, czy on wie, co jest grane, czy nie. Ja na wszelki wypadek... On cały czas coś uderza. Cały czas coś uderza, co tu się... O kurde, słuchajcie, no mieczykiem nie chciałbym oberwać. Okej, okej, słuchajcie. Co? Co jest grane, słuchajcie? Ja uciekam wobec tego. Ej, on mnie bił mieczem. On mnie bił ewidentnie, słuchajcie, mieczem. Ale słuchajcie, chyba mnie nie widział, no bo by poleciał za mną. Okej, to było, słuchajcie, niebezpieczne. Umówmy się, to już było niebezpieczne. Ale póki co jest w porządku, słuchajcie, póki co jest w porządku. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, idziemy na zwiad dalej. On chyba nie wie, że tutaj jestem. Naprawdę chyba nie wie, bo uderzał na ślepo mieczem. Nie wiedział, co się dzieje. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, którym jest... Ej, to jest chyba serio basen. Maciek mi opowiadał, że o jakimś basenie. Przyszedł normalnie do mnie do pokoju, Maciuch, nie? Taki Maciuch, ten kangur. I mówi, że Abera, on ma jakiś gorący basen. I faktycznie, patrzcie, ma tutaj normalnie jakąś lawę, która teoretycznie ociepla tą wodę. Ma tutaj, słuchajcie, jakieś paleniska, które w ogóle rzucają też jakiś tutaj popiół do wody. Więc ej, ewidentnie wygląda mi to, słuchajcie, na jakiś taki basen. Ej, serio, to wygląda, słuchajcie, jakby to był basen. Naprawdę, ej, fajne, w zasadzie fajne. Tylko po co on by to robił? On sobie normalnie na kreatywie buduje, bo słuchajcie, no takie gliny to my nie ma. Znaczy w sumie mógłby zbudować na survivalu, ale wątpię, żeby taką glinę miał. Serio, on pewnie nawet nie wie, jak się kraftuje taką glinę. Gościu, on nie wiedział, jak zepsuć bedroka, typie, no to chyba nie ogarnia. W każdym razie, mamy, słuchajcie, tutaj basen oszklony. Wygląda to całkiem przyjemnie, no powiem szczerze, no nawet fajne. Tylko co to robi, słuchajcie, pod naszą wioską? Naprawdę, nie wiem, co to robi pod naszą wioską. I w ogóle jestem ciekaw, jak długo to już jest pod naszą wioską. Ej, patrzcie, tu jest obsydian. Słuchajcie, tu jest obsydian i to trzeba obczaić. Czy on tutaj, słuchajcie, zrobił cały dach jakby z obsydianu? O kurde, ej, dobra, to wygląda nie... Jeśli on wszystko zaobsydianował,
to chyba po to, aby, słuchajcie, po prostu nikt mu tego nie rozwalił TNT. Ej, to ma sens, to ma akurat sens, ale... Czekajcie, sprawdźmy sobie, ile tego obsydianu jest, bo jestem naprawdę, słuchajcie, sam bardzo, bardzo ciekaw. Ale czy on naprawdę cały sufit zaobsydianował? No bez jaj, ej, patrzcie na to. On chyba zaobsydianował naprawdę cały sobie sufit. Okej, tutaj, słuchajcie, już jest glina. Ej, to wygląda naprawdę nieźle. Tylko po co on to zrobił? No przecież nikt by mu tego nie wysadzał. Jeśli to jest tajne, to przecież nikt by się o tym nie dowiedział. Ja się dowiedziałem, bo on podobno Maćka zaprosił tam. Więc ja, słuchajcie, nie wiem. Dobra, czekajcie, to sobie tutaj naprawimy. Ej, to wygląda naprawdę, słuchajcie, podejrzanie. Czekajcie, jak daleko ciągnie się ten obsydian? Musimy, słuchajcie, to sprawdzić. Jak daleko ciągnie się ten obsydian? Bo jest go, słuchajcie, no strasznie dużo. Patrzcie, jak go jest tutaj dużo. Ja nie mogę, a w tę stronę? Okej, tutaj, dotąd. Czyli czekajcie, rozumiem, że dotąd jest, słuchajcie, obsydian. I całe to jest w obsydian. Co? Ej, ale po co mu tyle obsydianu? Naprawdę nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem. Ale wolę, słuchajcie, to zamurować, żeby nie było, że ja tutaj coś wiem, czy że tutaj byłem. Więc sobie to, słuchajcie, zostawimy. I sprawdzimy sobie właśnie tutaj to, gdzie prowadzi ten tunel. Bo wydaje mi się, że idealnie jesteśmy pod moim domem. No tak dosłownie, no idealnie. Czekajcie, chodźmy może najpierw sobie w tę stronę. To jest, słuchajcie, coś zakopane. Ale czekajcie, to wygląda, jakby on, słuchajcie, coś tutaj budował. Więc wolę sobie to przekopać, słuchajcie. Wolę sobie przekopać, bo jeśli on na przykład sobie tutaj postawił jakieś tajne skrzynki czy coś takiego, to może fajnie byłoby, słuchajcie, obspektować, co tutaj się dzieje. Ale wydaje mi się, że nic, słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj się nic nie dzieje. Więc może zamurujemy to, żeby tutaj wyglądało, jakby tutaj się nic nie działo. I dobra, idziemy, słuchajcie, tutaj. Idziemy sobie w tę stronę, pójdziemy sobie tą drabinką i zobaczymy, słuchajcie, co na nas tutaj czeka. Gdzie my dokładnie się znajdujemy? Słuchajcie, znajdujemy się chyba właśnie idealnie pod komisariatem. Ej, słuchajcie, naprawdę jesteśmy pod komisariatem. Ej, lol, patrzcie na to. Naprawdę, słuchajcie, on zrobił sobie tajną bazę, ale przecież tutaj... Znaczy wiecie, no kto normalnie wszedłby pod komisariat? No nie ma takiej potrzeby, bo czekajcie, rozumiem, że jak to rozwalę, to sobie już wyjdę, tak. Ale z drugiej strony, więc chciałem powiedzieć już, że no przecież on to tak beznadziejnie ukrył, że ktoś mógłby to zobaczyć. Ale z drugiej strony, no serio, no patrzcie, no kto normalny wchodziłby sobie pod komisariat? Przecież to nie ma żadnego sensu, słuchajcie, ja jeszcze muszę tutaj kontrolować sytuację. Mamy niewidzialność na 50 sekund, a nie chciałbym za dużo potionek na niewidzialność tutaj marnować. W każdym razie, słuchajcie, no normalnie tutaj sobie wchodzisz pod komisariat, nie? Policji, który oczywiście jest jeszcze nieskończony. Elvis, słuchajcie, go ze mną jeszcze tutaj nie skończył. I patrzcie, tutaj macie jakieś zejście. Tutaj się wkopałem, tak, tutaj się wkopałem, to wolę sobie zakleić. I teraz tak, słuchajcie, tutaj jest tunel do jego tajnej bazy. Ale gdzie jesteśmy, słuchajcie, będąc tutaj? Gdzie to nas wyprowadzi? Patrzcie, tu jest normalnie wejście. Normalnie wejście od ulicy, od banku, od sklepu Elvisa, który zresztą będę chciał wykupić. Tylko przypomnę, że będę chciał wykupić ten sklep. Od jeszcze Sejmu, normalnie jest tutaj wejście. Normalnie sobie chłopak zrobił tutaj przejście. Aż, no to ciężko powiedzieć, że to jest tajna baza. Jak to jest tak odsłonięte, słuchajcie, to ciężko powiedzieć, że to jest tajna baza. I rozumiem, że to jest wszystko. Tylko, że wiecie, teraz, kiedy ja sprawdzałem te tunele, tutaj, ten obsydian, wszystko, to prawdopodobnie właśnie Intrus 0010110 cały czas dobudowywał jakieś kolejne rzeczy. Dlatego, słuchajcie, wolę to sprawdzić. Wolę teraz tutaj przyjść i sprawdzić, jak to, słuchajcie, tutaj wszystko wygląda. Co on teraz pozmieniał? Nie wierzę w to. No nie, no co? To jest cheater, słuchajcie. No dobra, omówmy się, to jest cheater. On postawił sobie głowy smoka. Głowy kryp... No co tu się dzieje? Nie. O kurde, jestem, słuchajcie, widzialny. Wydaje mi się, że, słuchajcie, zdążyłem. Słuchajcie, wydaje mi się, że zdążyłem. Ej, to co się tutaj dzieje, to ja, słuchajcie, nie wierzę. Ej, wydaje mi się, że nawet jak tutaj byłem na Niku, to Intrus już poszedł robić coś tam, więc chyba, słuchajcie, mi się udało. Chyba mnie nie zobaczył. Nie napisał nic, o kurczę, a teraz to się przestraszyłem. Teraz przyznam, przestraszyłem się. W każdym razie, słuchajcie, on postawił głowy smoka. Czy wy to rozumiecie? Głowy smoka z Endu. I to jeszcze, słuchajcie, po pokonaniu Endu w tym kolejnym świecie, tam gdzie są twierdze endowe. I ja nie mogę, co to jest za cheater. A może teraz, słuchajcie, powkładał coś do skrzynek? Nie, wydaje mi się, że, słuchajcie, nic nie pozmieniał, słuchajcie. Tutaj jak były te rzeczy, cobblestone, dirt, granit, diorit, gravel, no to tak zostało. Tutaj też te rzeczy, słuchajcie, zostały. Więc wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnej zmiany. Jedyne, co, o czym pomyślałem, słuchajcie, to żeby tutaj mu dorobić kraty. I zobaczymy, słuchajcie, jaka będzie jego reakcja. Jak on tutaj przyjdzie, to zobaczymy, słuchajcie, jaka będzie jego reakcja na te kraty. To może być, słuchajcie, całkiem zabawne. Tylko wolę sobie zrobić drogę ucieczki. Patrzcie, zrobiono mu takie kraty. Zobaczymy, co on na to. I teraz tak, dołożył, słuchajcie, głowy creepera absolutnie wszędzie, gdzie się da. Czy wy to rozumiecie? On normalnie sobie wziął z Creative'a głowę creepera. W ogóle napiszcie mi w komentarzach. A, chciałem na F5 się pokazać, ale przecież mnie nie widać, bo jestem niewidzialny. Napiszcie, słuchajcie, w komentarzach, jeśli dotrwaliście do tego momentu, czy da się, słuchajcie, zdobyć jakoś głowę creepera.
bo wiem, że da się zdobyć głowę, czyli czaszkę Wither Skeletona, ale nie wiem, czy się da zdobyć, słuchajcie, w Minecrafcie głowę Creepera. Napiszcie mi w komentarzach, a jeśli tak, to napiszcie, jak się ją zdobywa. Fajnie byłoby ją, słuchajcie, zdobyć. Więc teraz tak, słuchajcie, mamy tutaj wobec tego póki co akwarium z rybkami. Mamy, słuchajcie, tutaj lawowe akwarium. Możemy, słuchajcie, mu tutaj rozwalić, niech mu się wyleje lawa. Strolujemy go, słuchajcie, tutaj troszeczkę w taki sposób. Ale wolałbym wody nie wylewać, bo jeszcze rybki sobie tutaj wyskoczą i wtedy nie będą miały powietrza i będzie lipa. Ale serio, postawił sobie głowę, słuchajcie, creepera. Postawił sobie, słuchajcie, tutaj lawę. Tutaj zrobił, uwaga, nadchodzi. Uwaga, nadchodzi. Postawił sobie w ogóle głowę smoka z endu. Nie rozumiem tego, słuchajcie, naprawdę nie rozumiem tego. Co się dzieje, naprawdę, teraz akurat sobie to naprawię, więc to całkiem ciekawa sytuacja. Mamy na serwerze wyłączone partyklety bąbelków, więc on i tak mnie nie widzi, spokojnie. I tak mnie nie widzi, więc się nic nie bójcie. Ale to jest naprawdę, słuchajcie, podejrzane. Musimy zobaczyć, dokąd on, słuchajcie, robi ten tunel. Bo on postawił sobie, słuchajcie, Pact Ice. Jeśli się nie mylę, to jest Pact Ice. Kurczę, nie mam, słuchajcie, kilofa z Silktaczem przy sobie, więc je sprawdzę. Ale to, słuchajcie, lód. Lód, wiecie, co robi. Lód jest szybki, czyli nie dość, że na nim szybciej biegasz, szybciej pływasz i tak dalej. Więc to wygląda, jakby on, słuchajcie, chciał sobie zrobić autostradę. Ale, no nie popłyniesz tym. No chyba, że będzie chciał tak biegać. No to faktycznie szybko można akurat tym biegać. No patrzcie, to jest całkiem akurat szybkie, tak spamując spacją. Ale nie popłyniesz tutaj tym, dlatego, że jest za wąsko. On musiałby, słuchajcie, zrobić sobie coś takiego. Patrzcie, w ten sposób, słuchajcie, on musiałby zrobić, żeby dopiero móc płynąć szybko, więc naprawdę nie wiem, słuchajcie, chyba, że to jest dopiero prototyp, chyba, że on to jakoś, słuchajcie, pozmienia. W każdym razie polećmy do niego, zobaczmy, słuchajcie, co on tam dalej wyprawia, ale tu jest woda, słuchajcie. Czekajcie, to sprawdzę, tak, to jest, słuchajcie, ta woda aż do więzienia, więc całkiem ciekawie. I słuchajcie, patrzcie, jak on daleko sobie to wybudował. Ej, chodźmy do niego. Naprawdę, słuchajcie, chodźmy do niego. Bardzo jestem ciekaw, musimy sobie obczaić, co on tam robi. Naprawdę, musimy sobie kończyć to obczaić, tylko tak. Niewidzialność mam jeszcze na 4 minuty. Mam jeszcze ewentualnie dwie buteleczki, ale jedną chciałbym sobie zachować na jakąś krytyczną sytuację, bo póki co nie mam jak zrobić kolejnej invisibility, czyli niewidzialności. Dobra, chodźmy tutaj i zobaczmy, co on tutaj o kurde, on sobie poleciał do góry. On sobie poleciał, słuchajcie, do góry. Nie mam pojęcia, słuchajcie, gdzie on jest. Totalnie nie mam pojęcia, gdzie on jest. Mogę, słuchajcie, zobaczyć. Mogę sobie, słuchajcie, wyjść. Czekajcie, wyjdę i najwyżej tutaj wrócę. Tylko szybciutko, żeby on, słuchajcie, nie zobaczył, że ja mu tutaj zabudowałem to wyjście. Więc mam nadzieję, że on tutaj przez jakąś minutkę nie przyjdzie. Zobaczymy, słuchajcie, gdzie on się wybudował do góry. Gdzie on chce mieć, słuchajcie, wyjście ze swojej tajnej bazy. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, jesteśmy totalnie w lesie. Jesteśmy, słuchajcie, w jakimś lesie, nie wiadomo zupełnie gdzie. Jesteśmy przy wiosce, słuchajcie, z której pozyskiwałem villagerów. Bo to są zresztą moje tory, to zresztą widzicie. Czyli w tamtą stronę jest mój hotel, zresztą też go widać. Więc wybudował się on naprawdę całkiem daleko. Tylko, słuchajcie, nie widzę w tym celu. Nie wiem, po co on, słuchajcie, tutaj robi wyjście. Naprawdę nie rozumiem, ale jakiś cel to ma. Mam nadzieję, że się, słuchajcie, tego dowiemy. Bo póki co, to naprawdę jestem zielony w jego planach. Nie wiedziałem, że on w ogóle ma tajną bazę. Nie wiem, od jak dawna ma on tajną bazę. Więc naprawdę, póki co tutaj nie. Na czym my stoimy, serio, Maciuch do mnie wbija. Mówi, że abra, intruz ma tajną bazę. Ja myślę sobie, nie no, ale po co mu tajna baza? On ma creative'a, przecież on może sobie cokolwiek zbudować, jeśli chce. On serio normalnie zaczął z nami grać na serwerze, jakby nie rozumiem, ale jakby spoko. No w sumie, o nie. Ej, postawił opsa. Ale po co on tu, czekajcie, spróbuję wyjść na czas. Czekajcie, zobacz, co on zrobił. Ej, słuchajcie, on zostawił linkę. Patrzcie, postawił linkę tak, jakby chciał zrobić pułapkę. Patrzcie, jakby chciał zrobić pułapkę. Ale to linką on, słuchajcie, musiałby połączyć pistony, albo skrzynkę, albo redstone. Wiecie, jak się przejdzie przez linkę, no to wtedy ona aktywuje redstone tak jak płytkę naciskowa, czy tak jak przycisk, tak? Jak na przykład ta płytka przy drzwiach, tak? Więc przechodząc przez linkę, on mógłby aktywować na przykład TNT. I nie wiem, słuchajcie, jaki on ma w tym cel. Naprawdę, słuchajcie, nie rozumiem, co on chciałby tutaj zrobić. Czekajcie, wezmę sobie jeszcze jedną płytkę na niewidzialność. Na wszelki wypadek zrzucę, słuchajcie, ją tutaj. O kurde, nie zadziałała, bo się rozbiła nade mną. I ja nie mogę, i właśnie straciłem, słuchajcie, jedną podkę na niewidzialność. O kurde, dobra, została mi ostatnia. Trudno, słuchajcie, się mówi, żyje się dalej. Zrobił sobie, słuchajcie, tunel tam. Nie wiem po co. Tutaj, słuchajcie, miał linki, ale linek już nie ma. Nie wiem, słuchajcie, po co mu ten tunel. Naprawdę nie wiem. Nie rozumiem, ale może on będzie chciał zrobić jakąś pułapkę, serio. Że ktoś, słuchajcie, stamtąd na przykład sobie nadpływa. Ale to nie robiłby lodu. Jak lód stawia, to już dla siebie prędzej, nie? Ale myślałem o tym, że ktoś sobie stąd przychodzi, zahacza o linki i wtedy na przykład wybucha mu TNT, czy po prostu wpada do lawy. Że na przykład pod tym byłaby lawa. Ale, dobra, ej, bo patrzcie w ogóle. Jego, słuchajcie, tutaj nikt jest. Czekajcie, on poszedł sobie dalej. Ej, obczajmy, słuchajcie, gdzie on jest.
Obczajmy, co on wyprawia? Czekajcie, poszedł sobie na dół. W ogóle to jest glina żółta. Ale to jest chyba jeszcze glina, słuchajcie, którą ja stawiałem kiedyś. Bo jak tutaj sobie krążę. No on lata, co jest grane, no. Jak on denerwuje, słuchajcie, jak można latać, no. Że to jest przesada. To jest przesada, gościu. To już jest przesada, no nie żartuj sobie. O nie, on ma TNT w ręce. Ej, ale serio, ja pamiętam jak tutaj, słuchajcie, sobie łaziłem i sobie zbierałem różne jakieś tam, wiecie, minerały. I sobie stawiałem faktycznie tego kobla, stawiałem sobie akurat tutaj wszystko. Czy on robi? Nie, nie zrobi tego. Nie zrobi tego, nie, to słuchajcie, nie zrobi tego. Że on wybuchnie całą wioskę tutaj. No nie, no mam nadzieję, że nie wyjdzie w górę. Czekajcie, jeżeli już ma podpalać, to niech podpali tutaj, ale nie na górze. Nie na górze, bo to przecież będzie katastrofa. Jeśli on to, słuchajcie, wysadzi. Jeśli on to wysadzi, to słuchajcie, będzie katastrofa. To będzie, słuchajcie, nie do góry. Ja nie chcę na to patrzeć, słuchajcie. Nie chcę na to nawet patrzeć. Przecież to się skończy tak źle. Słuchajcie. Czekajcie. O kurde, podpalił. Słuchajcie, podpalił. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O kurde, ale zlagowało. Co on tutaj w ogóle zrobił? Przecież on wszystko zaraz wysadzi, jak tak dalej pójdzie. Ja nie mogę. Ej, tu są jakieś jaja. Ziomki, to są jakieś jaja. On tutaj wszystko wysadza. Mam nadzieję, że słuchajcie, tylko naszego świata nie wysadził. Czekajcie, podejdę sobie tutaj, zrobię sobie mostek. Nie, słuchajcie, na szczęście naszego świata to nie dotknęło, więc czekajcie, skopię, żeby on tutaj nie widział. Ale on robi kolejny, tylko podwójny. Ja nie mogę, nie mogę na to patrzeć. Nie mogę na to patrzeć, przecież jak, słuchajcie, tutaj będzie jeden zły błąd, to on nam potrójny on robi? Nie, podwójny. Przecież jak on to wszystko wysadzi, to naprawdę, słuchajcie, to się skończy bardzo źle. Słuchajcie, wolę sobie tutaj popatrzeć. O kurde, ale wywaliło to TNT w każdą stronę świata. Nie, słuchajcie, ja nie mogę na to patrzeć. Mi się kończy niewidzialny za 4 minuty, ale ja naprawdę nie mogę na to patrzeć, przecież on już raz wysadził mi lisy i moją fabrykę borówek, którą robiłem, słuchajcie, z Elvisem przez jakieś dobre 2 godziny. Jeśli teraz zrobi to samo, to słuchajcie, ja się popłaczę. To ja się normalnie... Czekajcie, on ucieka. On ucieka teraz, nie wiem, słuchajcie, co on ma w planach zrobić. Czy on to wysadzi sobie, czy co? Ej, nie wiem, słuchajcie, co on chce zrobić. Naprawdę teraz to ja już nie rozumiem, co on chce. Czekajcie, znowu ma TNT w łapie. Znowu ma TNT. Wolę go tutaj, słuchajcie, obserwować. Chyba całą tajną bazę jego zwiedziliśmy. Czekajcie, czy on znowu sobie tutaj chce wysadzić? Nie wierzę w to, słuchajcie. On chyba sobie znowu to chce Nie. No ale to, po co on to robi? No co mu to daje? Przecież on gryfuje nam cały teren. Okej, z tego tutaj, z tej całej kopalni nikt nie korzysta. Umówmy się, to prawda. Ale jeden, słuchajcie, zły krok. I przecież on nam wysadzi wszystko tutaj wokół, słuchajcie. No dosłownie wszystko nam wysadzi. Ja nie mogę, no patrzcie, co on tutaj wyprawia. Słuchajcie, co on tutaj wyprawia. Ja w to naprawdę nie wierzę, ja na to nie mogę patrzeć. Wyszedł. Słuchajcie, wyszedł. Intruz wyszedł, słuchajcie, z serwera. No dobra, moi drodzy, wobec tego chyba nadszedł ten moment, kiedy mogę powiedzieć oficjalnie, że zwiedziłem całą jego bazę. Nie wiem, czy jeśli wróci, to oczywiście zdejmę z siebie tą zbroję. Chciałbym się z wami pożegnać, ale nie ma jakby, jestem niewidzialny. Dlatego, moi drodzy, jeśli jesteście nowi na tym kanale, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, dlatego, że jeżeli chcecie widzieć kolejne odcinki, jak śledzimy intruza, bądź co intruz tutaj robi, albo nie wiem, no może w przyszłości go ukaramy, to subskrybujcie, dzwoneczkujcie, wpadajcie także na kanał Abra Games, gdzie także pojawiają się filmy z survivalu, więc wydaje mi się, że warto to obczaić. A ponadto wpadajcie w pierwszą linkę opisu, jeśli chcielibyście zakupić koszulkę, między innymi Abra Team, czy jakiś inny wzór, niedługo będzie wzór mój i Maciocha, czy jakieś inne produkty, na przykład kubki. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję. Słuchajcie, ja może stąd w ogóle wyjdę, ja może stąd wyjdę, bo naprawdę to się źle skończy. Trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pu!